Rodzice 14-latki nie przeczuwali, że ich córka ma poważne problemy zdrowotne, gdy na jej szyi zauważyli dziwne, ciemne kręgi. Początkowo sądzili, iż to jedynie brud. Dziś, po serii wizyt u specjalistów, ostrzegają jednak innych. Rodzice 14-letniej dziewczyny o imieniu Pantera zmartwili się, gdy córka wyznała, że zaczęła czuć się coraz gorzej. Nastolatka zauważyła u siebie osłabienie, którego wcześniej nie odczuwała. Poza tym cierpiała na silne bóle głowy oraz wahania nastroju. Wciąż chciało jej się pić, czuła się odwodniona. Rodzice szybko udali się z 14-latką do specjalisty, kiedy Pantera porozmawiała o swoich dolegliwościach z opiekunami. Ci zauważyli na jej szyi z tyłu głowy dziwne ciemne kręgi. Początkowo sądzili, że to jedynie brud, który nie ma nic wspólnego z komplikacjami zdrowotnymi córki. Mimo tego zdecydowali się zabrać ją do lekarza. Tam po serii wykonanych szybko badań okazało się, że 14-latka cierpi na cukrzycę typu 2. Wspomniane kręgi wskazywały na to, że insulina w jej organizmie nie działała prawidłowo. Nietypowy objaw pomógł więc zdiagnozować poważną dolegliwość, z którą wiązały się opisywane bóle i ciągłe pragnienie. Nastolatka wreszcie usłyszała prawidłową diagnozę. Dzisiaj grzeje, 1. Para w ogóle nie krępowała się w samolocie. Czy ona nie ma spodni? Znak zapytania 2. Sytuacja robi się coraz gorsza. IMKW natychmiast zareagowało. Ogłoszono żółte alarmy dla województw. Obecnie Pantera musi regularnie sprawdzać poziom cukru w krwi. Wykonuje także codzienne zastrzyki. Prawidłowa diagnoza pomogła jej jednak powrócić do pełni sił. Rodzice nastolatki apelują zaś o to, aby dbać o zdrowie swoich dzieci, regularnie zabierając je na badania, nawet jeśli ewentualne objawy wydają się całkowicie błahe. Jak dodają, opiekunowie powinni maksymalnie ograniczyć dostęp wychowanków do fast foodów i zawierających ogromne dawki cukru napojów. To może bowiem uchronić dzieci i nastolatków przed poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, które początkowo łatwo jest przegapić. Najlepsze newsy dnia, źródło, gazeta.pl. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.